Siemanko, mój mili. Zwiedzam taki opuszczony dom, do którego znalazłam wejście przez okno, ale taka przykra niespodzianka mnie spotka, że te drzwi są zamknięte. Nie wiem jakim sposobem, jeszcze tam na dole widocznie. A dwa drzwi tamte chyba też są zamknięte i nie jestem pewna, co mnie czeka, czy uda się zwiedzić. Także nagrywam tutaj szybki taki róg. Patrzcie tą malutką umywalaczkę. Ona jest taka malutka, zobaczcie. I tu znalazłam ciekawą rzecz. Bo tu jakieś takie raczej namiastki jakby remontowe, początki remontu. Ale znalazłam taki fajny rysunek jeszcze po niemiecki, chyba ewangelicki być może, nie jestem pewna. Tak czy inaczej bardzo ładny. Jakaś szafka na jakimś krześle, co tu jeszcze mamy? Jakiś fotel. No nic kochani, idę szukać za tym wejścia dalej. Mam nadzieję, że takie znajdę. Gdzieś jakieś inne okno może będzie otwarte, bo to tak dopiero pierwszy róg mój. Taki zobaczyłam to okno, wbiłam, a to taka niespodzianka niestety. Tak bywa. To, że znalazłam takie trochę nietypowe wejście, bo z tyłu coś takiego znalazłam, całkowicie zawalone już tutaj. Taką część, gdzie tu się roślinność wydziera od góry, bo nie ma dachu. Kury tu fajnie taczą, bo jak tutaj wchodziłam, to je trochę przegoniłam i one teraz takie obrażone na mnie. Tu chyba wygląda, jakby było połączenie z resztą domu, co zaraz się dowiemy, czy tak aby faktycznie jest. Jakiś pies kuchenny, zdemolowany. Przewrócony, a jeszcze drzwiczki pięknie się zachowały, a jest rozbity, ewidentnie w poszukiwaniu jakichś skarbów. Patrzcie, czy to nie jest jakiś obraz. Jest to jakiś chyba obraz. Obraz na płótnie, ale nie wiem, co przedstawia, bo źle widać. Patrzcie, jak tu się wszystko zdemolowało. Tam się zawaliło, ale tutaj widzę jakieś fanty się zachowały. O, jest i kredens, proszę Państwa. W jakimś domu, w którym byłam, nie było kredensu. Widać, jestem pozytywnie zaskoczona, bo jak wczoraj wylukałam ten dom, to byłam przekonana, że nic tu nie znajdę. Takie miałam wrażenie. W sensie, że znajdę jakąś ruinę, która się już całkowicie zawala i w ogóle, że się nie uda wejść, albo że nic tu nie będzie. A jest tutaj dużo fajnych rzeczy, bo spójrzcie, jeszcze się zachowały stare talerze. Takie ładne nawet. Made in Poland. Także solidne talerze. Wytrzymają nawet jak ten dom się zawali. Patrzcie tutaj te pajęczyny, jak ładnie się komponują. Tutaj te rzeczy w pajęczynach malowniczo wyglądają. Zaiste bardzo creepy jest ten widok tutaj. Ten kredens, tutaj ten stołek i tutaj ta lampa taka wisząca. Przedziwna, jakby połączenie świetlówki i zwykłej lampy. Chciałam zwrócić uwagę na ten mebel tutaj. Jak to ktoś kiedyś mówił w filmie, chyba to było, te dziury były na miski, tak? Być może ta szuflada się chowała i służyło to pewnie do jakiegoś prania, gdzie nalewano ciepłej wody i do płukania może takiej wody do, jakby to powiedzieć, z proszkiem czy też płynem i wody czystej do płukania, coś w tym stylu. A pierwszy raz od dawna jestem w domu, w którym kredens ma pozamykane drzwiczki. Zazwyczaj są takie na oścież, ale tu widać, że po prostu było pusto w nim, dlatego też tak zostało, bo nic nie znaleźli tu ciekawego pewnie w nim. No nic kochani, chodźmy dalej. Tam się zachował jeszcze jakiś podgrzewacz wody. Gdzieś blisko ktoś coś robi, jak to w sobotę. Tu były te drzwi zamknięte, także... No i tu jest ten ganek, ale co, nie ma tam jeszcze czegoś dalej? Miałam wrażenie, że coś omijamy. Tutaj ten ganek widziałam przez okno przed chwilą. Jakaś bardzo stara szafa, cała zakurzona. Ta pajęczyna tutaj wisząca. W tym domu jest piękna klamka i piękne takie do pukania, takim lwem, nie wiem jak to się nazywa. O, tutaj tu miałam jakieś mebelki i szafki. Chodźmy zobaczyć na górę, jak tam
Aż jestem zdziwiona, że tu się coś trzyma, bo ja myślałam, że ten dom będzie w takim dużo gorszym stanie, ponieważ na zdjęciu był bardzo mocno zarośnięty. Co gorsze, to jakieś takie pozamykane drzwi. Patrzcie, stare napisy. Jakby jeszcze po niemiecku chyba. O kurczę, drzwi są zamknięte. Tu chyba też. No i co teraz? Ale dziwny urbex. Dawno nie byłam w takim domu, w którym są tak pozamykane drzwi. W środku, patrzcie, tutaj jaka szafka fajna. Tam jest sąsiad, więc się trochę przyczaje. Ale że tu są kolejne schody, to mnie nieco zaskoczyło. Wow. Przedziwne miejsce. Straszny żal, że tam są zamknięte drzwi. I będę myśleć, co tam ominęłam. No ale przecież się nie włamie. O rany boskie. Patrzcie tutaj. Ale klimat. Mały kredensik. Otwarte okno na oścież. Ale widok. Nie wiedziałam, że ten dom będzie taki wysoki. I taki ciekawy. Telefon bodajże. Staram się być ciszej, bo jednak są tam jacyś sąsiedzi, jakaś działalność występuje. Nie chcę się aż tak rzucać w uszy. Co tam jest? Tam są jakieś akwaria, tak w ogóle. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, cztery akwaria widzę. Śmietnik i kartony oraz stołek. Tam jest jeszcze jakaś drabinka, nie do wiary. Że tu jest tyle pięter i jeszcze jakaś drabinka. Ale ona się ledwo trzyma, nie, ja tam nie wejdę. Co tam może być? Kusi, żeby zobaczyć, ale nie wiem, nie mogę. Dobra, to jest sorry. Nie wiadomo, spleśniałe obrazy. Nie wiadomo, co tam było, ponieważ całe zgniły. Było na tych obrazach. Matko, czego tu nie ma? Co tu jest? Stary telewizor czy radio? Stary telewizor chyba. Nie, raczej jakieś radio, ale takie potężne. Trochę rozwalone tutaj. Ale widać tu jakieś pozostałości głośnika, transformatora. Jaka tam jest creepy lalka? Widzicie ją? I podejrzanie skrzypi podłoga, więc się wycofam odrobinę. A co tutaj mamy? Boże, tam jest jeszcze jakiś pokój. Dziwne miejsce. Bardzo dziwne. O matko, jak to jest kanapa. Jakie to jest w ogóle tajemnicze. Takie tajemnicze przejście tam jest. Tego się nie spodziewałam. Czegoś takiego tutaj. Patrzcie. Taka ścianka działowa, można powiedzieć. Ktoś tutaj by kuchnię miał. Takie mini mieszkanko. Bardzo tajemnicze i ciekawie to wygląda. Obrazek dziewczynki z kotkiem. Nieco wypłowiały. Tutaj mam jakiś zegar. Książka kuchenna. To jest jakiś obraz, a pod spodem jakieś książki. Dużo książek w kartonie i jakieś stare radyjko. Saba. Nieznany mi sprzęt. Zioła. Świat tworzyw sztucznych. No i jakiś mały telewizorek jeszcze tu był. Tak w ogóle. Coś jeszcze takiego ciekawego znalazłam. Chyba zegar stary, co? Czy ja wiem? Niekompletny. No to wygląda, że chyba zegar. Tylko nie jest już kompletny. Nic na tym ekranie tam nie ma. Został chyba już zdemolowany wcześniej jakoś. Uszkodzony.
zaciekawiło, czy to jest faktycznie takie wielkie radio. Bo jeśli tak, no to naprawdę dużych rozmiarów, wielkości telewizora. Ta umywalka w przejściu. To po prostu ktoś miał bardzo malutkie mieszkanko tam. Po prostu. Serio. Takie malusieńkie. Musiał mu się dobrze mieszkać, przytulnie wręcz. No i pozostaje trudna do opisania ciekawość, co tam się mieści, nie? Na tych piętrach, których nie zwiedziliśmy. No ale nic nie poradzę, tak? Zamknięte. Na klucz. Można zajrzeć przez dziurkę. Uuu, są tam jakieś meble pojedyncze. Ale chyba nie aż tyle, co tam. Jakieś coś tam było widać, ale widać było też taki prześwit, jakby było trochę pustawo. Sama nie wiem, nie chcę się nakręcać, co tam widziałam przez tą dziurkę. Patrzcie na te drzwi, umknęły mojej uwadze, a one bardzo ładne też, eleganckie. Tutaj takie. Chcę powiedzieć, że na pocieszenie zostaje mi piwnica. Wcale się jakoś nie cieszę specjalnie. No ale dobra. Lepsza piwnica niż nic. Że tak powiem. Jakieś takie wielkie słoiki się tam tu zachowały. O, fajne. Taka praktyczna rzecz w dzisiejszych czasach, kiedy wracają beki do łask. No spójrzcie tylko, jakie ładne kształcie one były, takie okrąglutkie, owalne, takie, nie takie brzydkie. Dużo tu ich jest. Naprawdę spora ilość pokaźnych, fajnych słoiczków. Oj, żeby Zuzka nie potłukła ich. Na koniec, ups, co to takie śliskie? Co tu mamy? Duży składzik drewna i nic poza tym. Kaloryfer. Nie widać go na moim filmie. Resztka przetworów. Tu była szafka, która zbutwiała się, rozpadła i wszystkie słoiki się posypały. Tak to było najpewniej. Nie wiem, czy warto tam iść, się pchać. Dzbanuszek.
No, dużo słoików tu było. Na pewno były tu szafki. A to drewno właśnie pochodzi z tych szafek najpewniej. Są też butelki po śmietanie. Jeszcze wspomnienie z moich czasów. O, spory garnek. No taki garnek to już raczej chyba jak dla zwierząt gotowali bardziej. Chyba nikt aż takiej zupy dłużej nie gotował. Chociaż kto to wie. Duże obiady, imprezy rodzinne, niedzielne na wsiach. Duża rodzina. Co ja gadam? Słuchajcie. Co to mogło być? A, tablica chyba. Albo i nie. Sama nie wiem. Dobra, kochani, pomału sąd zmiatam, bo chyba już nic tutaj więcej nie zwiedzimy. Prawdopodobnie. Pomieszczenia na zewnątrz są bardzo zdemolowane. Pokazałabym wam jeszcze ten dom z zewnątrz. Tak trochę nietypowo, bo czasem tego nie robię. Czasem to robię. Tym razem bym to zrobiła ze względu na jego wygląd z wierzchu, bardzo ciekawy. Fajnie się prezentuje. Ojdź. Wygląda, tak się pozawalało tutaj. Stare zamknięcie jeszcze się trzyma. No i tam mamy takie pozostałości zabudowań. W bardzo złym stanie technicznym. Nie ma już po co iść, same cegły praktycznie. Ale tam coś ciekawego się zachowało. Spójrzcie, jakie kiedyś to było wszystko solidne, nawet takie zwykłe drzwi. O kurde, przyszła, ja jej wystraszyłam. Te kury będą na mnie obrażone już całkiem. Bo one tutaj lubią sobie biegać, bo nie dużo zwierzaków jakichś jest, robali czy coś. O, spójrzcie na to, taki witraż tu się zachował. Także były to zwykłe chyba kibelki, a z takim pięknym witrażem. No nieźle. W ogóle to musiał być jednak taki dosyć bogaty dom. Taki wysoki i ładny. W ogóle się nie rzucał w oczy, że jest wysoki w tych krzakach. Pokażę wam go z zewnątrz i uciekam. Faktycznie teraz widzę, że jest wysoki. No to wcześniej nie zwróciłam uwagi. I to drzewo stare, piękne obok. Coś niesamowitego. Ale miałam coś jeszcze pokazać, a mianowicie tą klamkę tutaj. Tym elementem do pukania takim. To jest klamka, sama w sobie ładna, a tutaj jest ten taki lew. Bardzo też ciekawie wyglądający. No i cóż, tutaj wygląda na to, że nie zwiedziliśmy tej części. Niestety. Szkoda bardzo. A tu rosną tak w ogóle winogrona. Piękny ten dom. Naprawdę piękny.